PiS, a dokładniej polska władza rekrutująca się z tej formacji, powołała do życia Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej. Na jego pracę rokrocznie przeznacza po kilka milionów złotych. Są jednak poważne wątpliwości, czy tak duże środki są wydawane sensownie. Jak donosi Onet, Instytut stał się propagandową machiną partii. PiS zapewnił Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej warunki, o jakich marzy wiele politycznych inicjatyw. Media postanowiły prześwietlić IFP pod względem rzeczywistej pracy, jaką na rzecz obu państw wykonują działacze Instytutu. Z doniesień Onetu wnioskujemy, że sprawa działania Instytutu wywołuje niemałe kontrowersje. Czytamy, że Instytut zajmuje się m.in. tłumaczeniem węgierskich tekstów dziennikarskich na język polski, ale też publikacje na swojej stronie artykułów uderzających w polską opozycję. PiS stworzył Instytut za 6 milionów złotych rocznie. Jego władze uciekają od sprawozdania finansowego. Dziennikarz portalu Janusz Schwertner powątpiewa w szczytny cel, jaki stawia sobie Instytut, pielęgnowanie wspólnej historii Polski i Węgier. Czytamy, że Instytut nie opublikował do tej pory sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Tymczasem gra idzie o niemałe pieniądze, jakby nie patrzeć z kieszeni podatników. Od 11 dni dopytujemy Centrum Informacyjne Rządu o to, w jaki sposób wykorzystano pieniądze, ale nie otrzymujemy odpowiedzi, informuje dziś Onet, dodając, że rokrocznie polsko-węgierska inicjatywa może liczyć na dofinansowanie w kwocie 6 milionów złotych. Instytut zajmuje się tłumaczeniem węgierskim artykułów. Zaznaczmy jednak, że na Węgrzech trudno mówić o wolności prasy, czołowe tytuły prasowe utrzymują bowiem linię prorządową. Tak jest chociażby z przywołanym przez Onet tekstem w prorządowej Magyar Hírlap, w którym autor twardo rozprawia się z polską opozycją, wrzucając w swój wywód wątek z George Sorosem. Ale i polskie działania pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o polityczność. Czytamy, że nie brakuje w jego przekazach łajania wrogów władzy PiS, a obiektywne przekazy dawno zostały zastąpione tymi, które hołubią rządzących Polską.